witam w środę, która normalnie należy na tym kanale do ślubu od pierwszego wejrzenia, ale że z nieznanych przyczyn nowy sezon ślubu nie został ujęty w wiosennej ramówce, dlaczego może opowiem wam w piątek, bo wtedy jest dzień newsowy, a dzisiaj zgodnie z obietnicą drugi, a właściwie pierwszy oficjalny odcinek pierwszego sezonu Rolnik szuka żony. Wielu z was pyta, gdzie można obejrzeć te odcinki i generalnie odpowiedź brzmi nigdzie, bo TVP wygasła na nie koncesja, więc nie znajdziecie ich online, a szkoda, fajnie byłoby oglądać je razem. Tymczasem przechodzimy do pierwszego odcinka, w którym na starcie widzimy Manowską w Warszawie wiozącą 5 białych pudełek podpisanych markerem. No nie było to jeszcze tak na bogato jak w kolejnych sezonach, że wielkie skrzynki, a czasem to i skrzynie. Trzeba przyznać, że taki swojski ten pierwszy sezon. Ktoś w komentarzach pod ostatnim podsumowaniem napisał, że bardziej przypomina chłopaków do wzięcia i szczerze widząc Kraśko spoglądającego w del pod tą drewnianą chałupą też miałam w głowie taką myśl. Wracając do pierwszego odcinka, tutaj pojawia się już klasyczny zwiastun i buszujący w zbożu rolnicy. Jako pierwszego Manowska odwiedziła oczywiście pewniaka pierwszej edycji już po wizytówkach. Chociaż w sumie jeszcze wtedy może nie było to aż tak pewne, bo nie wiadomo było nawet, kto będzie oglądał ten program. Zanim do niego dojechała, wystawiła mu już niezłą laurkę. No słysząc to, człowiek gotów pomyśleć, że to istny książyn z bajki, aczkolwiek w tym odcinku miała odwiedzić również Adama i resztę, więc może faktycznie to Paweł urobił tutaj za księcia. Manowska z torbą listonosza i długimi włosami wyglądała nawet uroczo, odrywając Pawła od robienia schodów do sołtysiej chaty. Zanim jednak zaczęli czytać listy, Paweł zagonił Martę do obory, żeby ta pojeździła sobie na cielaczku. W sumie Manowska była pli razy drzwi w wieku Pawła, więc mogłoby tam coś być, oczywiście czysto teoretycznie, bo z tego co wiemy to nic nie było. Za to Paweł przyniósł jej maleńką sarenkę, na widok której prowadząca wręcz oszalała. No ale kto nie oszalałby na widok mini Bambiego? Okazało się, że poza 30 paroma krowami Paweł miał też realnej wielkości figury krów, co w sumie wyjaśniało, czemu się chłopak nie mógł doliczyć w poprzednim odcinku. Jedni mają kresnale, inni krowy ogrodowe, co kto woli. Mnie natomiast szczerze fascynuje jego fryzura na takiego rumcajsa bez czapki. Co gość robi, że mu te włosy tak odstają i z przodu i z tyłu? Paweł wyznał, że ma duże wymagania, ale nie jest w takiej sytuacji, że musi brać co dają. Palenia nie akceptuje, szuka tego czegoś. Manowska przeprowadziła full wywiad. Szkoda, że dopiero mając już listy ze sobą, tak to może kandydatki by się zreflektowały słysząc to wszystko jeszcze w wizytówkach. Jednak jak na księcia z bajki ta kupka listów jakaś pokaźna to nie była. Paweł uważnie czytał każdy list, ale wybierał i tak raczej po zdjęciach, chociaż hitem jest to, że dużo zdjęć było takich małych do dowodu. To jest normalnie jakby inna epoka, aż ciężko uwierzyć, że nagrywali to w 2014, aczkolwiek sołtys Paweł wyprzedził epokę będąc gender neutral i nazywając wszystkie kandydatki osobami, ta osoba na tak, ta osoba na nie. Prawdziwy polityk, w dodatku z aspiracjami, bo szukał w listach jakichś kobiet z politycznym zacięciem. W końcu żona prezydenta powinna mieć jakieś aspiracje polityczne, taki background, takie przygotowanie, aż chcę się powiedzieć, co poszło nie tak. Po wyborze Pawła, własnego wyboru dokonali też jego rodzice. Mamie spodobała się jedna z kandydatek, bo była podobna do ich córki. Nie wiem, czy to dobrze, że Paweł wybrał sobie kopię siostry na potencjalną kandydatkę na żonę. Zdjęcia i listy przeglądała nawet jego babcia. Nie ma rodu w rodzinie. Kolejno Manowska ze swoją torbą odwiedziła pasieczniki duże, gdzie największym pasiecznikiem był oczywiście Adam Kraśko. Ten to się z prowadzącą przywitał, jakby nieraz już razem skakali do basenu, albo co najmniej do stawu z rzęsą. Mama Adama od razu powiedziała, że potrzebna mu dziewczyna, co go trochę pogodni, bo syn zapasiony na maminych ciastach.
Kraśko za to deklarował, że jak się zakocha, to nawet i 20 kilo schudnie. Po czym a cappella zaśpiewał prowadzącej swoją nową piosenkę przy piecu kaflowym z haftowaną serwetką. Za to do czytania listów 42-letni Adam od razu zaprzęgnął swoją mamę. Aczkolwiek mama pozostawała jedynie biernym słuchaczem, choć polemizowała z synem, kiedy dawał kolejne panie na kubkę, jeszcze się zastanawia. Co ciekawe, Kraśko chętniej wybierał kandydatki z dziećmi, ale zainteresowała go także Anna Skarczewicz z prywatnych, choć trudno powiedzieć, czy już czytając już list Adam w myślach układał słowa przeboju, który o niej później napisze. Nie wiadomo, jaki był limit wybranych listów w pierwszym odcinku, bo Paweł wybrał ich 7, a Kraśko 4, po czym Manowska pozwoliła mu dobrać jeszcze 2. Czyli chyba nie mogli tak do 10, jak to było później. Po Adamie prowadząca odwiedziła Grzegorza, który pozwolił jej się karnąć ciągnikiem, co Manowską wręcz niezdrowo podjarało. Zestawiając ją z pierwszego odcinka z jej obecnym nastawieniem, można stwierdzić, że ten program to jej wręcz chęć do życia odebrał. Później Grzegorz wyznał, że listy będzie wybierał bez mamy, bo ta obecnie przebywa w Londynie, gdzie bawi wnuczkę. Ponadto opowiedział Manowskiej o swoim poprzednim związku i tym, że matka jego dziecka nie chciała mieszkać na wsi, a on przecież w piłkę nie grał i na dyskoteki nie chodził, żeby zostać rolnikiem. Powiem wam, że jak na razie taki przyzwoity ten Grzegorz, chyba serio jakaś czarownica na niego urok rzuci w trakcie programu, że będzie taka zmiana. Przy drugim liście Grzegorza Manowska postanowiła zaprezentować swoje teatralne umiejętności i po raz pierwszy w historii popłakała się w programie. Grzechu też uronił łezkę. Nie wiadomo, kto był autorką listu. Za to pojawiła się też słynna Ula, jeszcze wówczas nie wiedząca, jaką sławę zdobędzie i że kierowcy autobusu będą ją rozpoznawać. Grzegorza jednak urzekła chęcią do pieczenia ciast, bo na polu warto i coś słodkiego przekąsić. On zdecydowanie nie był wybredny, bo każdy list go urzekał, a każde zdjęcie komplementował. Tata stwierdził, że Grzesiu jest dobrym chłopcem. Grzegorz finalnie wybrał 12 listów na taki 5 na być może. Manowska nie zrobiła mu limitów, nawet kiedy wziął na tak kobietę uzależnioną od butów, której Grzegorz już obiecał kupić dużą szafkę na te buty. Fascynujące oglądać te wspaniałe i rokujące początki, znając zakończenie, ale nie wiedząc, co poszło nie tak. No może nie u wszystkich, bo Manowska później pojechała do samego Stanisława, do którego mówiła na pan. A pan Stanisław, oczekując gości, przygotował zestaw mięs, bo jeśli istnieją goście, to trzeba ich czymś ugościć. Złota myśl numer 1. Manowska, robiąc oględziny po sesji, zagadywała Stasia o bociany, ale on wolał recytować jej Mickiewicza. Stasiu odmówił sugerowanych przez Manowską 3 kubek przy czytaniu listów, bo wszystkie według niego powinny być na tej samej pozycji. Stasiu postanowił przeczytać wszystkie listy, omawiając je z prowadzącą i dopiero później nad nimi podywagować. Ciekawostką jest też fakt, że podają pełne nazwiska rolników w pierwszym odcinku, także wiecie, ktoś mógłby ich znaleźć w książce telefonicznej czy na Facebooku. Co prawda w 2014 królowało to drugie, ale oglądając to mam wrażenie, że jednak dominowała książka telefoniczna. Finalnie Manowska dotarła też do Zbyszka Stuchlinka, w kreacji, w której na 100% nie zobaczylibyśmy jej w 2013. Teraz nosi garniaki po Adamie Kraśko, a kiedyś to krótkie szorty i króciutkie koszulki. Co to TVP robi z człowiekiem? Zbysiu kolejny raz powtórzył Manowskiej, że szuka spokojnej, niedominującej dziewczyny. Do czytania listów zaprosił mamę, która kręciła nosem przy zdjęciach ładniejszych dziewczyn, stojąc mocno przy twierdzeniu, że ładna miska jeść nie daje. A Zbysiu już widział oczyma wyobraźni, jak gania gołębie z tą modelką. W międzyczasie wypowiadali się bliscy i znajomi Zbyszka, w tym przyjaciel, który stwierdził, że jak znajdzie taką spokojną jak on sam, to się przecież zanucą. Czyli czasem to, czego chcesz, nie jest tym, czego potrzebujesz. Ostatecznie wszyscy rolnicy byli zadowoleni z otrzymanych listów,
ale Kraśko w cerkwi zapewniał Manowską, że on nie szuka miłości, tylko na początek przyjaźni, więc jak będą później jakieś pretensje do pierwszego odcinka odsyłam, tam wszystko jest. Za to w zwiastunie kolejnego odcinka widać już tytułmy pań. Przypominam, że Grzegorz wybrał ponad 10 dziewczyn i machających im z balkonu rolników celebrytów, ależ odcinki przed nami. Dajcie znać, co sądzicie o rolnikach na tym etapie, bo ja szczerze jestem zaskoczona. I czy macie jakiś pomysł na wspólne oglądanie odcinków? A na dzisiaj tyle. Marek przekazuje wam znak pokoju i do gnoju.